tam układ DSP jest to układ analogowo-cyfrowy, który zamienia sygnał analogowy na sygnał cyfrowy, aby pozbyć się z sygnału właściwego niechcianych zakłóceń. Płytka taka składa się z wyspecjalizowanego układu scalonego, który jest zaprogramowany, aby rozkładać sygnał analogowy na części pierwsze i za pomocą specjalnych algorytmów usuwać niechciane zakłócenia. Druga płytka jest to układ CTCSS i służy do tonowej blokady odbiornika w systemie CTCSS oraz w systemie DCS. Obydwie płytki zostały już zamontowane, natomiast przycisk od uruchamiania układu DSP znajduje się w tym miejscu, ponieważ jest to najwygodniejsze miejsce dostępne w tym modelu radiotelefonu. W tym miejscu na płytce nie ma żadnych elementów i powierzchnia płytki jest płaska. Natomiast w tym miejscu mamy przylutowane elementy i płytka od włącznika DSP odstawałaby mocniej do góry, czyli nie zmieściłaby się w obudowę. W tym miejscu znajduje się zamontowana płytka od DSP, natomiast tu mamy płytkę od CTCSS. Jest to fabryczne miejsce przeznaczone do montażu takiej płytki. Zadaniem układu DSP jest wycinanie zakłóceń i szumów z sygnału właściwego. Posłuchajmy, jak działa w rzeczywistości układ DSP. W tej chwili jest wyłączony. W tej chwili również wyłączone są wszystkie filtry przeciwzakłóceniowe w radiu. Układ DSP
ma kilka stopni ustawienia filtrów. Możemy to zmieniać przyciskiem. A teraz mamy lądowanie Marsjan na Ziemi. Pierwszy stopień ustawienia układu DSP. W tej chwili układ DSP jest wyłączony. Słabo rozumiem, nie wiem, o co chodzi. No wyjazd jest tam, kurde, zapchany, lasek prawie cały. No trzymaj się tam, znaczy wiesz, to szło na bieżąco, ale ciasno tam było. Jak pokazałem w filmie, tuning CB radia lub nawet montaż cyfrowego układu DSP nie spowodował całkowitego zaniku szumów i zakłóceń, jakie odbiera CB radio, ale za to poprawił znacznie jego parametry i komfort obsługi i odsłuchu. Życzę wszystkim jak najmniej zakłóceń i pozdrawiam.